Hipercholesterolemia rodzinna jest chorobą, która jest dziedziczona. Jest chorobą genetyczną, która powoduje bardzo podwyższony poziom cholesterolu. Powoduje stukrotnie wyższe ryzyko zgonu z powodu zawału serca u osób młodych między 29 a 39 rokiem życia niż u przeciętnego człowieka. Jest to niezależne od stylu życia, diety. W Polsce pacjenci chorzy na hipercholesterolemię rodzinną mogą liczyć na terapię statynową, na terapię skojarzoną statyn z ezetimibem, również i zabiegi LDL aferezy są refundowane, natomiast tak ważne leki jak inhibitory PCSK9 nie są refundowane, więc są tylko zarezerwowane dla pacjentów z dużym budżetem. Na ten moment to jest ułamek pacjentów, których w ogóle stać na taką terapię, ponieważ terapia jest bardzo droga, a musimy sobie zdawać sprawę, że jest to terapia do końca życia pacjenta. Są to pacjenci bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Właściwie co druga z osób, które mają mutację, będzie miała zawał czy udar w perspektywie wieku średniego, czyli przed 50 rokiem życia takie osoby będą miały jakiś kłopot, więc dla tych pacjentów musimy włączyć to leczenie, skuteczne leczenie bardzo szybko. I nowe leki dają taką możliwość. Czekamy albo na decyzję o programie terapeutycznym, albo na decyzję refundacyjną dla tej grupy pacjentów, bo są to leki, które niesłychanie skutecznie obniżają poziom LDL cholesterolu i właściwie uznajemy je za przyszłości. Mamy nadzieję, że jeśli pacjenci będą mogli sobie na to pozwolić, to będzie bardzo skuteczne narzędzie w leczeniu.